Witam, panie pośle. Jak pan się odniesie do decyzji prokuratury o ściganiu kontrolerów na lotnisku w Smoleńsku? To, że kontrolerzy w Smoleńsku popełnili błąd, napisano już w raporcie Komisji Millera 9 lat temu, że do tej katastrofy doprowadziły zarówno błędy polskiej załogi, jak i błędy rosyjskich kontrolerów i fatalnie przygotowane lotnisko w Smoleńsku. Natomiast prokuratura prowadzi niezależne postępowanie od badania, musi przygotować materiał pod akt oskarżenia ewentualnie, żeby Polacy mogli się dowiedzieć, kto był winien tej katastrofie, a nie tylko kto i jakie błędy popełnił. To jest rola prokuratury i sądu. 6 lat temu zostały postawione albo ogłoszono, że zostaną przedstawione rosyjskim kontrolerom zarzuty. Te zarzuty się później zmieniały, były za prokuratury kierowane już przez pana Zbigniewa Ziobro pod tak jakby zwiększone, czyli z nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu powietrznym na umyślne. No ale przez 5 lat nic nie, prokuratura nie informowała, co się dalej z tym dzieje. Gdyby prokuratura polska informowała regularnie, jaki jest postęp w śledztwie, jak długo to jeszcze będzie trwało, jakie są kolejne ustalenia, tak jak robiła to prokuratura, Naczelna Prokuratura Wojskowa, potraktowałbym to jako kolejny etap postępowania prowadzonego normalnie przez polską prokuraturę. Niestety nie możemy tego rozpatrywać w oderwaniu od tego, co się wydarzyło wczoraj w Sejmie. Po pierwsze, z jednej strony mamy kontrowersje co do w samej Zjednoczonej Prawicy, co do tak zwanej ustawy bezkarność plus, jak to nazywamy. Z drugiej strony mamy też dużą różnicę zdań Zjednoczonej Prawicy dotyczącą ustawy o ochronie zwierząt. Wczoraj Jarosław Kaczyński utracił kontrolę nad koalicjantami. Solidarna Polska i pan Zbigniew Ziobro zagłosowali przeciwko tej ustawie. Porozumienie wstrzymało się lub nie brało udziału w głosowaniu. I myślę, że czas i miejsce, czyli generalnie, że do tej przecieku, czy do wycieku tej informacji doszło wczoraj wieczorem, zaraz po tych głosowaniach, jest nieprzypadkowe. Z żalem to stwierdzam, że po raz kolejny katastrofa smoleńska została potraktowana dosyć instrumentalnie przez niektórych polityków, bo moim zdaniem pan prokurator Zbigniew Ziobro, a jednocześnie koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, pokazał: mam wszystkie atuty w ręku, żeby skończyć śledztwo smoleńskie, pokazać, że wszystkie teorie zamachowe Antoniego Macierewicza są nic nie warte. I to jest jego pewnego rodzaju atut. Atut w tej układance, która jest w tej chwili między Solidarną Polską, Porozumieniem i Prawem i Sprawiedliwością. Chciałbym się mylić, ale niestety to już trwa tyle lat, że z reguły się potwierdza. Ja mogę tylko zaapelować do prokuratury, żeby jak najszybciej starała się zakończyć to śledztwo, bo Polakom należy się informacja, kto jest winien tej największej tragedii, która spotkała Polskę w ostatnich latach. A w takim razie dlaczego rozmowy są bezskuteczne w kwestii zwrotu tego wraku? No bo 10 lat mija i praktycznie z tego wraku to już praktycznie tam nic nie ma. Znaczy z tego, co przekazują prokuratorzy, bo przecież prokuratorzy tego ostatnio pracującego zespołu byli całkiem niedawno w Smoleńsku, prowadzili kolejne oględziny i nie mówią nic absolutnie o tym, że tego wraku tam nie ma. W związku z czym to jest pewnego rodzaju narracja środowisk, które są podatne na różnego rodzaju teorie spiskowe. Natomiast no ja bym tutaj się, znaczy być może tego by nie było, gdyby prokuratura rzetelnie albo częściej informowała o postępie w śledztwie. Ja przypomnę, że o ile dobrze pamiętam, rok temu byli prokuratorzy, 2 lata temu byli prokuratorzy w Smoleńsku. Gdyby tego wraku tam nie było, gdyby nie było tam nic interesującego do oglądania, by nie pojechali i nie robili dodatkowych oględzin. Problem jest taki, że przed 2015 rokiem politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy politycy związani generalnie z obozem tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, mówili, że to jest tak proste, żeby wrak wrócił do Polski, wystarczy tylko dobra wola. Potem okazało się, że oni też tego nie potrafią zrobić, ba, okazało się również, że liczba wniosków
czy apeli o to, żeby ten wrak wrócił do Polski, jest mniejsza niż ta, która była składana w latach 2010, 2011, 2015. To są odpowiedzi na interpelacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc ja przestrzegam przed takim łatwym powiedzeniem, nic się nie da zrobić oczywiście, bo wystarczy rozmawiać, ale żeby ten wrak wrócił do Polski, potrzebna jest dobra praca polskiej dyplomacji na tym polu. Nie można tego zrobić w inny sposób. Rosyjscy prokuratorzy wielokrotnie mówili, wrak wróci do Polski, kiedy my skończymy własne postępowanie. Kiedy skończycie postępowanie? Kiedy strona polska skończy postępowanie. No jest to pewnego rodzaju błędne koło, ale uważam, że rolą polskiej dyplomacji jest prowadzenie rozmów i przekonanie strony rosyjskiej, że już naprawdę nie musi przedłużać swojego śledztwa, tylko skończyć postępowanie i przekazać nam naszą własność. A może komuś w Polsce zależy, żeby ten stan trwał w wieczność, bo to jest taka moja sugestia, ponieważ 10 lat i nic się nie wydarzyło w tej kwestii. Trudno powiedzieć, ja tutaj nie doszukiwałbym się jakiejś złej woli, raczej doszukuję się tego, że Rosjanie doskonale wiedzą, jak działać w takich sytuacjach. Widzą, że jeżeli ten wrak jest u nich, to nas dzieli, nas Polaków. Jest pewnego rodzaju kością niezgody w Polsce. W związku z tym, nic nie robiąc, nie zwracając tego wraku, mogą wpływać na to, co się dzieje w Polsce. Dajemy się niestety Rosjanom rozgrywać. Gdybyśmy zgodnie z przepisami, które w tym zakresie obowiązują, dostęp do dowodów, które są na terytorium innego państwa, jest regulowany konwencją pomocy prawnej. Gdybyśmy do tego podeszli w ten sposób, rzetelnie i odpowiednio szybko skończyli swoje śledztwo, przecież śledztwo można później wznowić, to też nie jest żaden problem. Jeżeli pojawią się nowe dowody, to gdybyśmy nie pokazywali, że ten wrak jest u nas elementem podziałów, to jestem przekonany, że dla strony rosyjskiej byłby bezużyteczny jako narzędzie dzielenia Polaków i oni by w końcu go nam oddali. No, jest to smutne, co mówię, ale niestety chyba obserwując politykę zagraniczną, międzynarodową, to co się dzieje, jest to słuszna ocena tej sytuacji. My mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby skończyć to postępowanie, wskazać winnych tego wypadku. No, jak pan dzisiaj zobaczył, no, brak wraku nie był przeszkodą do tego, żeby wystąpić do sądu o tymczasowy areszt dla kontrolerów. Musi być oczywiście podstawa prawna. Ale rzeczywiście to można zrobić tylko w ramach pomocy prawnej, tak samo jak przedstawienie zarzutów obywatelowi obcego państwa. Ja liczę na to, że to był przemyślany ruch ze strony prokuratury, a nie to, co powiedziałem na początku, że to jest działanie na polu wewnętrznym, wykorzystanie tej tragedii, bo może się okazać, że to będzie kolejny element kompromitacji polskiej prokuratury na arenie międzynarodowej i to będzie tylko ze szkodą dla wizerunku Polski. Dobrze, w takim razie kontrolerzy mogą dalej spać spokojnie, bo nie zostaną wydani z Rosji Polsce. Strona rosyjska już wyraźnie dzisiaj podała komunikat, że swoich obywateli nie wydaje. Ale ja przypomnę, że Amerykanie, którzy byli odpowiedzialni za śmierć chyba kilkunastu turystów, jak przelecieli i zerwali linę kolejki we Włoszech, zanim zostali przedstawione im zarzuty, już byli na terenie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym my się nie dziwmy, że każdy kraj dba o swoich obywateli. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy tak samo dbali o naszych. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Kłaniam się. Do widzenia. Dzięki.